Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów Telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj, drodzy Państwo, chcemy sobie porozmawiać o ochotniczych chówcach pracy. Temat jest bardzo ogólny, bardzo szeroki, ale myślę, że goście, których dzisiaj do studia zaprosiliśmy, pozwolą i pomogą nam ten temat zgłębić, czy to w części telewizyjnej teraz, czy w części radiowej od 21.30. Bardzo serdecznie witam zatem w naszym studiu naszych dostojnych gości. Pani Renata Wicha, zastępca komendanta głównego Ochotniczych Chówców Pracy z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo. Komendant główny Ochotniczych Chówców Pracy, pan Marek Surmacz. Szczęść Boże, kłaniam się. I pan Tomasz Szurmak, wojewódzki komendant Ochotniczych Chówców Pracy w Opolu. Szczęść Boże. Cieszę się, że przybyliście Państwo z różnych miejsc naszej ojczyzny. Jak za moment się przekonamy, Ochotnicze Chówce Pracy to nie tylko Warszawa Centrala, ale cała Polska. Nie chcę ujawniać szczegółów, faktów, o których rozmawialiśmy sobie wcześniej przed programem. Ale tak na początku, bardzo, bardzo ogólnie może chciałbym zapytać, czym są te Ochotnicze Chówce Pracy i jaka jest historia i skąd one się wzięły, czy są jakimś takim tworem sztucznym, czy bardziej są odpowiedzią na jakieś potrzeby, które pojawiły się w społeczeństwie? Ochotnicze Chówce Pracy. Początek historycznie 1936 rok. Wówczas funkcja przypisana tamtym organizacjom była bardzo podobna do tych, jaką pełnimy do dzisiaj. Oczywiście czasy wojenne wyłączały działalność zorganizowaną. Po wojnie nowa rzeczywistość w naszym kraju i inne organizacje o innym profilu i ukierunkowane bardziej politycznie. W 1958 roku reaktywowano niejako organizację i wtedy datuje się początek już prawnego działania Ochotniczych Chówców Pracy. Struktura organizacyjna bardzo rozbudowana w skali kraju. Mamy blisko 800 jednostek samodzielnych organizacyjnych w bardzo różnych formach działania. Zaangażowanych mamy też pracowników bezpośrednio w to dzieło blisko 3,5 tysiąca, w różnych sytuacjach nawet bliżej 4 tysięcy. Także organizacja wielka, bezpośrednio nadzorowana przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Pracujemy w Warszawie, ale pochodzimy każdy z nas z innego miejsca. Ja pozdrawiam przy okazji gorzowian z mojego miasta. Czyli jest to pewna struktura, która funkcjonuje od pewnego czasu. Już ta historia jest dosyć bogata. Jeżeli chodzi o adresatów, do kogo oferta, czy jeżeli tak można powiedzieć, rzeczywiście oferta chówców pracy jest skierowana, czy skąd rekrutują się ci, którzy w Ochotniczych Chówcach Pracy się gromadzą? My działamy na takich obszarach przede wszystkim kształcenie, wychowanie, opieka, również rynek pracy, projekty unijne i to wszystko jest skierowane pod konkretnego beneficjenta naszego działania, czyli młodzież od 15 do 25 roku życia. Oczywiście jak mówimy w tym aspekcie wychowanie, kształcenie zawodowe, to mówimy o młodzieży od 15 do 18 roku życia. Musi skończyć 15 lat i wtedy może przystąpić do uczestnictwa w Ochotniczych Chówcach Pracy. To jest wszystko dobrowolne. Na zasadzie takiej, że spotykamy się z przyszłym uczestnikiem, z jego rodziną i wtedy podejmujemy wspólnie decyzję. Oczywiście ta decyzja jest wcześniej oparta, ponieważ zajmujemy się również rynkiem pracy, to poradnictwem, czy też doradztwem zawodowym. Doradca zawodowy wtedy jak gdyby pokazuje tą drogę i ścieżkę edukacyjną tego uczestnika. No tak, rzeczywiście, bo 15 lat to jeszcze trudny wybór. Rodzice mają coś do powiedzenia też przy okazji. Tak, nie? Jest. Dlatego to spotkanie z rodzicami, żeby oni, no pewnie też muszą wyrażać jakieś zgody, tak? Tak, jeżeli chodzi oczywiście o to. Opieramy się na zgodach rodziców.
ten młody człowiek jest przez cały ten okres pobytu u nas prowadzony poprzez wychowawców, doradców zawodowych, poprzez specjalistów, takich, którzy wskażą mu dalszą karierę zawodową. To jest bardzo ważne, ponieważ młodzi ludzie w natłoku tym informacyjnym często się gubią, nie wiedzą, jak poprowadzić tą swoją ścieżkę kariery i edukacyjnej, i zawodowej. Myślę również w kontekście takim, że ci młodzi ludzie trafiają do nas już z niepowodzeniami. To są młodzi ludzie, którzy wypadli z systemu oświaty. I praktycznie rzecz biorąc, my jesteśmy tą jedyną deską ratunku dla takiego młodego człowieka, żeby znów mógł wejść na tą drogę edukacji, wykształcić się, i to jest dwuprofilowe, albo jeżeli jest to 15-latek, no to gimnazjum. No i później może oczywiście pójść w dalszą ścieżkę edukacyjną, czyli kształcenie zawodowe i wybrać sobie zawód. Kształcimy w 60 zawodach. No proszę. Czyli młody człowiek, pan komendant. Ja bym chciał tylko dodać, że my jesteśmy państwową jednostką organizacyjną, jednostką budżetową, więc działamy w oparciu o fundusze przeznaczone z budżetu państwa. Środki są znaczone na właśnie zatrudnienie, wychowanie, szkolenia, nauki zawodów. I nasza oferta jest ofertą skierowaną do tych młodych ludzi, którym się z różnych bardzo powodów w życiu, właśnie w tym okresie po 15 roku życia, nie wiedzie najlepiej. Mówię, z bardzo różnych powodów nie jest to młodzież, powiedziałbym, zagrożona skrajnie. To my nie prowadzimy w naszych ośrodkach i w naszej działalności resocjalizacji, my prowadzimy przystosowanie niejako. Udzielamy tej pomocy w nauce zawodu, potem udzielamy informacji szerokiej o ofertach pracy, o przeszkolimy również i stwarzamy możliwości wejścia w dorosłe życie z przyjęciem samodzielnej odpowiedzialności za siebie. Mhm. A tak, pytanie takie rodzi się na podstawie tego, co państwo powiedzieliście. Młodzież jakaś taka zaniedbana, pominięta, czy nieprzystosowana społecznie, czy bardziej uczestnikami tych chówców pracy są młodzi ludzie mieszkający w miastach, czy na wioskach, czy może w mniejszych miastach? Jak to się kształtuje? Czy można taką charakterystykę sformułować? Profil naszego uczestnika przeważnie to jest, tak jak już na wstępie powiedzieliśmy, jakieś niepowodzenie edukacyjne. Absolutnie nie stawiamy żadnych wymogów co do miejsca zamieszkania. Są to osoby mieszkające i w dużych miastach, i w bardzo małych miejscowościach. My w swojej misji mamy właśnie dotarcie nawet do takich bardzo małych miejscowości, żeby tam tego wsparcia naszego udzielić. Ja powiem tylko tyle, jaka to jest skala. 110 110 tysięcy młodych ludzi korzysta z naszego wsparcia, a w tym 36 tysięcy młodzieży jest w naszych właśnie strukturach, tych, którzy między 15 a 18 rokiem życia. To jest w skali kraju. Nasza działalność opiera się, my jesteśmy komendą główną, czyli nadzorującą, komendy wojewódzkie. Komendy wojewódzkie z kolei mają swoje jednostki organizacyjne i tak właśnie mniej więcej schemat organizacyjny nasz wygląda. Mamy pana komendanta wojewódzkiego z Opola. Chciałbym zapytać, panie komendancie, jaka skala, skoro mamy 110 tysięcy, jak pani komendant powiedziała, w skali roku w Polsce, jak to wygląda w Opolu? Jakie jest zainteresowanie chówcami pracy? Przede wszystkim dla nas, dla Komendy Wojewódzkiej, dla wszystkich pracowników, którzy są zaangażowani w pomoc młodzieży, w konkretne inicjatywy,
Te pomysły kształtują się wokół, tak jak pani komendant wspomniała, działalności edukacyjnej, ale również wychowawczej. W tej skali z tych 110 tysięcy osób województwo polskie w granicach 3 tysięcy oscyluje. W naszych jednostkach Chówca, gdzie są szkoły, gimnazja, internaty dochodzące. Natomiast dużym problemem jest istotnym, o którym w tym miejscu trzeba powiedzieć, to jest spojrzenie edukacyjne z punktu widzenia również roli społecznej, bo bardzo często te osoby są ze środowisk ubogich i dlatego też wychodząc naprzeciwko w pierwszych dniach swojego urzędowania w grudniu rozpocząłem wspólnie z biskupem Adonaliuszem diecezji opolskiej, księdzem profesorem Andrzejem Czają pomysł aktywizacji młodych osób ze środowisk wszystkich parafii katolickich diecezji opolskiej. Na początku oczywiście to będzie etapowo rozwijać się wokół zasad wolontariatu wsparcia, czyli pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży będą spotykać się w parafiach katolickich, gdzie będą tłumaczyć, wyjaśniać, gdzie będziemy, bo czasami jest problem z dotarciem albo nawet ze środkami finansowymi na przysłowiowy bilet, żeby dojechać do punktu pośrednictwa pracy czy Młodzieżowego Centrum Kariery. I naszą rolą Komendy Wojewódzkiej jest zrobienie tego kroku pierwszego do przodu. Ksiądz biskup Adonariusz błogosławi bardzo mocno tej inicjatywie, dlatego też cieszę się, że pracownicy Centrum Pracy Młodzieży z Komendy Wojewódzkiej będą w ten teren udawać się poprzez również nasze punkty, które są w Komendzie Wojewódzkiej umiejscowione. Mhm. Tak, panie. Ja chciałbym tylko dodać, że szczególną rolę w naszej działalności bezpośredniej na bieżąco odgrywa informacja. Stąd to jest najodpowiedniejszy moment, żebym podziękował ojcu za zaproszenie. Po raz pierwszy w historii, to trzeba otwarcie powiedzieć, Telewizja Trwam zaprosiła przedstawicieli ochotniczych chówców pracy do tego, żeby tak szeroko rozpropagować ideę chówców pracy i dotrzeć z informacją o naszej działalności. Z pewnością to się przyczyni do tego, że wielu, którzy myśleli, że chówcy już nie istnieją. Wielu też sądziło, że ta działalność jest już redukowana do praktycznie zakończenia. To chcemy zapewnić, że istniejemy i prowadzimy bardzo szeroką działalność i zamierzamy. Taki jest też, taka jest dobra zmiana w tej chwili polityczna, żeby wzmocnić chówce pracy, wzmocnić ten typ działalności i funkcję ochotniczych chówców pracy rozbudować jeszcze. Więc liczymy na to, że nie tylko jesteśmy dzisiaj przydatni, ale będziemy też przydatni w najbliższej przyszłości. Jeszcze chciałam dodać ważną rzecz. Oprócz tych działań, które wymieniłam, które są w zakresie naszego zadania, dużą rolę odgrywa u nas duszpasterstwo. We wszystkich komendach wojewódzkich są duszpasterzy wojewódzcy i jest duszpasterstwo krajowe. Pozdrawiam wszystkich księży, którzy są związani właśnie z ochotniczymi chówcami pracy. Dziękuję za to do powiedzenia. No bardzo się cieszę, że oprócz tego aspektu takiego edukacyjnego tylko i wyłącznie, czy jakiegoś wsparcia, jest też ten aspekt wychowawczy. Chyba to jest też istotna sprawa. Tak, bardzo istotna sprawa. My staramy się z młodzieżą we wszystkich praktycznie aspektach działać. Bardzo dużą rolą jest również wszelkie zachowania takie patriotyczne. Nasza młodzież bierze udział we wszystkich właśnie tego typu imprezach. Mamy bardzo często właśnie pielgrzymki, między innymi jest ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę, jest co roku to czerwiec, idziemy wtedy alejami, widać nas, sporo nas jest, więc to jest taka pielgrzymka, którą trudno pominąć. Padło tutaj takie sformułowanie, pan komendant powiedział o młodzieżowych biurach pracy, młodzieżowych centrach kariery. Może kilka słów na ten temat. No właśnie, w tym pośrednictwie z kolei też odnotowujemy dość ważne liczby. To jest ponad 200 tysięcy młodych ludzi, którzy przez ten nasz rynek pracy przechodzą. To jest młodzież właśnie od 15 do 25 roku życia. Te młodzieżowe centra kariery, to przeważnie są to doradcy zawodowi. Oni mają
wyznaczone zadania, żeby właśnie pomóc tej młodzieży odnaleźć siebie, odnaleźć te mocne i słabe swoje strony, popracować nad tym, ale są też i pośrednicy pracy, którzy zaczynają z młodzieżą pracę, jak poruszać się po tym rynku pracy, jak znaleźć pracę, czy krótkoterminową, czy już dłuższą. To już szczególnie dla tej starszej młodzieży po 18 roku życia. No i też są ośrodki szkolenia zawodowego, gdzie szkolimy w określonych zawodach i na potrzeby rynku pracy. Jeśli można pomóc młodym ludziom, to tak naprawdę poprzez konkrety. Tak jak wspominał pan komendant główny i pani komendant przed chwilą, u nas w województwie opolskim pierwsi w kraju zorganizowaliśmy Wojewódzką Radę Programową HP. To jest organ doradczy i bardzo się cieszę, że pracodawcy z szerokiego spektrum zawodowego województwa opolskiego przyjęli zaproszenie do uczestnictwa w tym gremium. Po drugie, taka rada skupia również Izbę Rzemieślniczą, skupia również pozostałych pracodawców, ale również postawiliśmy na szkoły. Dlatego też już w kwietniu organizujemy w województwie opolskim, w Opolu, spotkanie z naczelnikami wydziałów edukacji wszystkich starostw powiatowych, nawet tam, gdzie nie ma chówców pracy, po to, żeby ta właśnie, jak wspomniał pan minister Surmacz, ta informacja była, żeby ta informacja konkretna krążyła, jeżeli chodzi o nabór, o zwiększanie szans edukacyjnych dla młodych ludzi, czy to w Namysłowie, czy również w Oleśnie. Jak nie wymienię któregoś z chówców, to myślę, że komendanci, którzy w tej chwili oglądają, mogą się obrazić, ale czy pani komendant Jabłońska, czy pan komendant Ślepecki z naszych chówców bardzo dobrze działają i funkcjonują. Dlatego też dzięki również życzliwości starosty brzeskiego, pana Macieja Stefańskiego, otwieramy chówiec pracy w Brzegu. Też się z tego cieszę, że we współpracy ze schroniskiem brata Alberta w Pępisach, bratem Ryszardem Winiarzem, właśnie święty człowiek za życia, który całkowicie poświęcił się pracy bezdomnym od 30 lat ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani, czyni taką mrówczą, konkretną pracę na co dzień, posługując, wspierając młodych ludzi, którzy bardzo często z problemem narkomanii, alkoholizmu, ale również po wyrokach karnych, którzy tam są, którzy zagubili się w swoim życiu. No, przerobić dom rodzinny na schronisko dla bezdomnych 30 lat temu, to jest naprawdę wielkie wydarzenie, dlatego też pan minister Marek Surmacz razem z panią komendant Wichą będą uczestniczyć w obchodach jubileuszu tego schroniska na Zamku w Brzegu 8 października. Już się bardzo cieszymy, że zobaczymy tak wspaniałego człowieka. Tak słuchając, to rzeczywiście też serce rośnie. Dlaczego? Ja tak powiem bardzo osobiście może, podczas wykładów, czy to w seminarium, czy na studiach jakichś innych, ale teologicznych, bardzo mocno kładzie się nacisk na taką współpracę, na takie zazębianie się różnych struktur, czy to wychowawczych, świeckich i kościelnych. I widzę, że no tu bardzo fajnie to widać i bardzo, bardzo konkretnie to funkcjonuje. Ale ja chciałbym zapytać też o taką rzecz bardzo praktyczną. Jest młody człowiek, powiedzmy w wieku gimnazjalnym, czy po gimnazjum, 15 lat, 16, i chce taki chówiec pracy znaleźć. Jak on to robi? Krok po kroku, czy mogliby państwo powiedzieć, w jaki sposób tak bardzo praktycznie znaleźć się w takim chówcu pracy, znaleźć konkretną pomoc na poziomie edukacyjnym, a później na poziomie pracy ewentualnie? Wszystkie jednostki, czyli właśnie chówce pracy, ośrodki szkolenia i wychowania, środowiskowe chówce pracy, już od kwietnia prowadzą rekrutację, czyli taki nabór właśnie do naszych struktur. Wtedy młody człowiek przychodzi z rodzicem, odpowiednie dokumenty wypełnia, potem, tak jak już wspominałam, jest ta chwila z doradcą zawodowym, żeby wspólnie znaleźć ten profil dalszego kształcenia zawodowego. Tak jak powiedziałam również, że w 60 zawodach szkolimy, więc przeważnie to się odbywa na poziomie właśnie komend wojewódzkich. Komendy wojewódzkie rozpoczynają tą rekrutację i ta rekrutacja trwa do września. I we wrześniu. Najprościej młodzi ludzie sięgają po smartfona, w wyszukiwarkę wpisują OHP
I z pewnością, a jeszcze jeżeli wiedzą, że stolicą województwa jest miasto X, to komendę wojewódzką, pokazuje się strona internetowa wojewódzkiej komendy na przykład w Opolu, czy w jakimkolwiek innym mieście, czy w Zielonej Górze i ewentualnie. I tam na stronie internetowej jest mnóstwo już informacji, zakładek, które poprowadzą go do niemalże miejscowości, dlatego że sieć naszych działalności jest tak szeroka i tak gęsta w całym kraju, że właściwie zdziwią się niektórzy, że tak blisko mają do pierwszego kontaktu z naszymi pracownikami. Jako że wspominam o naszych pracownikach, to muszę wspomnieć, że jest to służba zrzeszająca ogromną liczbę ludzi o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, pedagogicznych, niestety dotąd dość kiepsko wynagradzanych, jak w wielu jednostkach państwowych. Staramy się to niwelować i pośród pierwszych naszych decyzji w kierownictwie Komendy Głównej i na polecenie pani minister Elżbiety Rafalskiej, co zrobiliśmy, na co nas uczuliła, to pomniejszenie tych drastycznych różnic niskich wynagrodzeń, to właśnie w tej chwili realizujemy. Doceniać ludzi, którzy robią dobrą robotę, tak mówiąc kolokwialnie. I jest ten wrzesień, mamy wrzesień. Wrócę do pytania poprzedniego. Czy to są jakieś miejsca, w które ta młodzież musi zjechać? Czy to są, trzeba dochodzić? Czy to jest jakaś stacjonarna forma kształcenia czy formowania? My mamy różne formy. Są to przeważnie albo chówce mieszane, czyli stacjonarka z dochodzącą młodzieżą, albo chówce dochodzące. Taką klasyczną i pożądaną formą jest środowiskowy chówiec pracy. Jak sama nazwa wskazuje, nie skupiamy się tylko i wyłącznie na samych naszych uczestnikach, ale prowadzimy również świetlice środowiskowe, czyli lokalnie również wspieramy młodzież w tym wieku. Tych chówców dochodzących jest mniej niż oczywiście tych chówców stacjonarnych jest mniej niż dochodzących. W ogóle mamy 217 takich jednostek na terenie całego kraju, więc jest w czym wybrać. A jeszcze tutaj dodam, że podczas naszej rekrutacji robimy liczne wizyty w szkołach. Ta młodzież również zapoznaje się z naszą ofertą. Nie każdy młody człowiek w tym wieku chce się uczyć. Dla tych, którzy bardziej sprawni są manualnie, mamy właśnie taką ofertę kształcenia zawodowego, co nie znaczy, że to młodzież się szufladkuje. Ta młodzież, tak jak badania nasze wskazują, losów naszych absolwentów, idzie dalej. To tylko część młodzieży pozostaje na tym etapie edukacji, że wystarczy im kształcenie zawodowe, ale bardzo dużo jest takiej młodzieży, która idzie do technikum, a później szkoły wyższe nawet kończy. Także ta oferta jest tak wypełniona i te działania są tak duże nasze, że no żal i przykro, że tak mało właśnie o naszej instytucji się mówi. Ja się też cieszę, że z taką inicjatywą występują też parlamentarzyści, pani poseł na Sejm, Katarzyna Czochara, poseł Ziemi Opolskiej z Prudnika, wystąpiła z wspólną inicjatywą z dyrektorem szkoły, panią dyrektor gimnazjum Ludmiłą Lisowską, jeżeli chodzi o pomoc Romom, a to jest specyficzna grupa zawodowa, jeśli chodzi o staranie się o podjęcie zatrudnienia, w takim dobrym słowa znaczeniu przywiązującym dużą wagę do wartości rodzinnych, do tych więzi rodzinnych. I ja miałem przyjemność wspólnie z panią poseł spotkać się ze starszyzną romską właśnie konkretnie w Prudniku, gdzie rozmawialiśmy z młodym człowiekiem na temat wyboru drogi życia. A bardzo często zdarza się, że ta droga wyboru może być dokonana w złym kierunku. I cieszę się, że tak jak pan minister Marek Surmacz wspomniał, że to jest misja i służba. Ja czuję się jako i praktykujący katolik, ale przede wszystkim jako człowiek, że wspólnie z panią poseł Katarzyną Czocharą mogłem uczestniczyć w takim spotkaniu i przekonać młodego człowieka. Jest w jednej z naszych jednostek, przyucza się do zawodu i sam jak zadzwonił do mnie, przekazał mi informację, że jak skończy tą szkołę zawodową stolarz, to wyjeżdża
do pracy, chce uczyć się, kształcić. Czyli danie tej szansy, podanie ręki drugiemu człowiekowi ma wyraźny sens i dla takich chwil, pracując w ochotniczych chówcach pracy, człowiek czuje taką wewnętrzną duchową siłę do czynienia kolejnych rzeczy, bo ja nie traktuję tego w kategoriach tylko i wyłącznie realizacji zadań służbowych, których jest bardzo dużo, ale wychodzę z założenia, zresztą swoich szefów w Warszawie o tym informuję, co możemy dalej zrobić. Cieszę się, że komendanci w Toruniu, pani komendant Taranowicz, którą bardzo mocno pozdrawiamy z szpitalu, życzymy dużo zdrowia i szczęśliwej operacji jutro, ale również komendanci z Kielc, komendant Sabat, czy poznaliśmy się na niedawnym spotkaniu w ośrodku w Roskoszy i bardzo się cieszę, że z tymi komendantami, komendantem Cyprysiem, Rudnikiem, właściwie nie jestem w stanie chyba wszystkich wymienić, pani Basia również Ginter z Łodzi prosiła, żeby mamy nadzieję, że się nie obrażą, pozdrowić. Pozostali również, ale rzeczywiście stworzyliśmy taką fajną grupę. Ja czuję wewnętrznie, że ta nasza więź i taka autentyczna praca, wspieranie, nie jakaś rywalizacja, kto zrobił więcej, ale pomoc drugiemu człowiekowi, młodemu człowiekowi ma rzeczywiście sens i to jest tak jak ta świeca. A nieustannie się spalamy poprzez tą rzeczywiście pracę i odradzamy się do kolejnych naszych inicjatyw. Cieszę się, że szefostwo, które jest obecne w studiu, w takim duchu mówi. Mam nadzieję, że słyszą też ci, którzy są w tej hierarchii no nieco niżej, ale równie ważni, że rzeczywiście ważny jest człowiek, prawda? Każdy pojedynczy człowiek, któremu uda się pomóc. Ja chciałem zapytać też a jak liczebne są te grupy, które gromadzą się? Jest ten nabór, mamy ten czas, kiedy się rozpoczyna. Jak to mniej więcej wygląda, żebyśmy sobie mogli troszeczkę lepiej wyobrazić, ile osób rozpoczyna na danym poziomie, czy na danym etapie, czy w danym zawodzie kształcenie? W tych takich już jednostkach bardzo, bardzo konkretnych. W zależności właśnie od możliwości. Jeżeli to jest chówiec stacjonarny, to tak standardowo chówce nasze liczą 60, 80 osób, ale i bywają i 100 osób w takim chówcu. Plus jeszcze osoby dochodzące. Więc w zależności właśnie od możliwości te chówce, no, największą komendą wojewódzką to jest na przykład Komenda Wielkopolska, Małopolska, Mazowiecka, Dolnośląska, no to są, które liczą po 3000 osób w skali województwa. No i oczywiście ta współpraca z samorządami przynosi taki efekt, że coraz więcej tych jednostek możemy tworzyć. Poprzez między innymi realizację też projektów, które są skierowane tylko i wyłącznie do ochotniczych chówców pracy. Są to projekty systemowe. Wtedy do tych projektów rekrutujemy młodzież nie z naszego środowiska, nie naszych uczestników, tylko właśnie z środowisk lokalnych, ale to też są wyjątkowe i specyficzne grupy, ponieważ to są grupy NIT-ów. To znaczy takich osób, które nie pracują, nie uczą się, praktycznie rzecz biorąc są wykluczone, bo taka jest nasza misja, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. A jakie zawody bardzo... Chyba, że pan... Ja bym chciał dodać tylko, że, jeszcze... że w chówcach stacjonarnych, w takich zbiorowościach kilkudziesięcioosobowych, a nawet do 100 osób, wiadomo, pojawiają się różnego rodzaju problemy natury wychowawczej i nasza kadra jest przygotowana do tego, żeby takie problemy rozwiązywać. My z punktu widzenia kierownictwa Komendy Głównej oczywiście wiemy o takich kłopotach bieżących trochę więcej, dlatego że do nas te informacje spływają. W naturalny sposób spływają i chcemy uczestniczyć też jakoś w rozwiązywaniu tych problemów. Dlatego chciałbym też podkreślić jakby nową kulturę funkcjonowania w relacjach wewnętrznych w całej strukturze. My po wejściu do kierownictwa od listopada zeszłego roku i na bieżąco nowym kierownikom wojewódzkim zwracamy uwagę na przede wszystkim nowy sposób relacji przełożony podwładnych w całej strukturze, dlatego że z jednej strony wynagrodzenie nie było satysfakcjonujące od wielu, wielu lat, a z drugiej strony z tego powodu też no, nie była to komfortowa sytuacja dla osób zaangażowanych w naszej organizacji. Dlatego
jeżeli nie można satysfakcjonująco wynagradzać, to trzeba przynajmniej pracę czynić przyjemniejszą i w związku z tym na bieżąco jesteśmy dostępni, o czym już wiedzą nasi pracownicy. Komendanci, dyrektorzy biur są cały czas dostępni bezpośrednio, bez żadnych barier służbowych do tego, żeby służyć swoim doświadczeniem i radą i rozwiązywać problemy, które się pojawiają. Jeśli się pojawiają w sposób taki radykalnie ostry, to naszą rolą, naszym celem też jest ochrona tej młodzieży, która podjęła decyzję o kształceniu i poddaniu się procesowi wychowawczemu pod naszą opieką. Dlatego czujemy tę odpowiedzialność i z pewnością z tej drogi obranej, mamy wrażenie, dobrej drogi nie zejdziemy. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że nasza kadra to naprawdę pasjonaci. Ludzie, którzy poświęcają się w całości tej młodzieży. Bardzo często są i matką, i ojcem dla tych młodych ludzi, bo to są ludzie różni, z różną taką doświadczeniem życiowym. Czasami życiorys takiego naszego uczestnika to można by obdzielić wiele osób. I to są też, kadra ta jest dlaczego też pasjonatami. Oni robią bardzo dobrą pracę w sensie takim, że muszą uczyć od podstaw, czasami to młodzież, jak spędzić wolny czas. Dlatego bardzo dużo imprez jest i kulturalno-oświatowych, i takich sportowo-rekreacyjnych. Piszą swoje autorskie programy w zależności od potrzeb, czy to są programy edukacyjne, czy to są właśnie jakieś resocjalizacyjne, czy wręcz terapeutyczne. To są ludzie właśnie z tak szerokim doświadczeniem zawodowym. Są to ludzie z wyższym wykształceniem, a jednocześnie przekazują swoje pasje, bo okazuje się, że nasi wychowawcy to przepięknie, na przykład jeden z wychowawców maluje i tą pasją zaraża całą grupę, następny pięknie gra na instrumencie i również tworzy się nawet kapelę, bo mamy taką kapelę góralską. Także to są ludzie z wielką pasją i z oddaniem. Ja się też cieszę, że w tych relacjach, o których pan minister Marek Surma czy pani komendant Wicha wspomniała, z pracownikami są również te relacje jeszcze bardziej autentyczne z komendantami chówców. W województwie opolskim każdy z komendantów chówców ma mój numer telefonu również prywatny. I często są takie sytuacje, zwłaszcza o czym wspomnieli państwo, trudne, które wymagają radykalnych ruchów, wkroczenia, jeżeli chodzi o pomoc człowiekowi. Te więzi, te relacje, które są również pogłębiane poprzez regularne spotkania do Komendy Wojewódzkiej w Opolu, tak jak i do każdej innej komendy w kraju wojewódzkiej OHP. Nie trzeba się umawiać z komendantem wojewódzkim. Ja jestem tak otwarty, jeżeli chodzi o spotkania, staram się pogodzić pracę i wyjazdową, ale czy jestem w środowiskowym chówcu pracy w Namysłowie, gdzie była pierwsza wojewódzka rada programowa, którą przygotowała pani komendant Malwina Jabłońska, również z innymi chówcami współpracując, widzimy tak naprawdę sens. Pani komendant właśnie Jabłońska użyła takiego określenia ostatnio, że praca w OHP wkręca. I to jest chyba takie dobre określenie, o którym można mówić, bo widzę, że te zmiany, które są również w chówcach pracy województwa opolskiego, które wprowadziłem, nowi komendanci, którzy bardzo mocno angażują się w swoją pracę zawodową, są właśnie pasjonatami pracy. Nie takimi ludźmi wypalonymi, którzy są zmęczeni swoją pracą, ale ludźmi, którzy właśnie, jak wspomnieli państwo, są pasjonatami swojej pracy. Dlatego też ta pierwsza wojewódzka rada programowa, że pracodawcy konkretnie, jakie miejsca pracy chcecie utworzyć, dla jakiej młodzieży z naszego województwa opolskiego. Cieszę się, że właśnie poprzez tą wymianę informacji, czy z komendantami wojewódzkimi mówimy sobie, ja zrobiłem wojewódzką radę programową tak, widzę to tak, słuchaj, co tym zrobisz. I rzeczywiście ta sprawność przepływu informacji, nie ma jakichś blokad, nie ma jakichś takich informacji, które mogłyby utrudniać ten autentyczny kontakt. Cieszę się, że rzeczywiście w tą misję wchodzimy i naprawdę ją realizujemy. To jest to właśnie dobra zmiana. Ja często na swoim profilu na Facebooku używam tego określenia dobra zmiana albo damy radę, bo widzę, że moi komendanci chówcy, jak również i pracownicy Komendy Wojewódzkiej z wszystkimi kierownikami zespołów bardzo dobrze wspierają mnie w tej pracy, tworzymy bardzo dobry duet, spotykamy się regularnie, omawiamy wszystkie problemy, które są. Tu nie ma czegoś takiego, że komendant wojewódzki nie ma czasu albo się nie spotka.
komunikatory społecznościowe też służą kontaktom z nami, którzy jesteśmy obecni i na Twitterze, czyli i na Facebooku, Messenger, ewentualnie na prywatnym kanale Twittera też można kontaktować z nami. Często najszybsza droga kontaktu. To jest pośrednia, bo słychać, kiedy wchodzi informacja. Ja pozwolę sobie zaprosić może naszych widzów teraz do telefonowania do naszego studia, by jakąś refleksją się podzielić, może zadać pytanie, jedyna okazja. Pierwsza okazja, by komendanta głównego usłyszeć i by może zadać mu pytanie, czy komendantów z terenu. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, Zagranica 56 657 0013 i 657 0014. Zapraszamy, zachęcamy do telefonowania. Ja chciałem zapytać, skąd bierze się kadra? Jak się rekrutuje tych, którzy... Bo mam świadomość, że tam są i pedagodzy, którzy uczą bardzo konkretnych rzeczy, ale czy są też wychowawcy jakoś osobni, czy pedagog ma taką funkcję i trochę wychowywać i czegoś uczyć? Kadra nasza jest, tak jak wspomniałam, ma wyższe wykształcenie pedagogiczne, jeżeli to jest kadra zatrudniona w chówcu pracy. Natomiast odnośnie rynku pracy, doradcy zawodowi, jest taki kierunek też na studiach. Też muszą mieć ukończony właśnie taki kierunek studiów magisterskich. A czy spośród, zdarzyło się tak już, czy spośród może wychowanków chówców ktoś zostaje? Wydaje mi się, że bardzo wielu, nawet doświadczamy tego w kadrze Komendy Głównej. Ludzi o bardzo długim stażu pracy, a są jednostki, które wywodzą się bezpośrednio z kontaktu pierwszego w chówcach. Czyli jest to coś więcej niż tylko i wyłącznie miejsce, gdzie można się nauczyć czegokolwiek. Zaraz sobie do tego przejdziemy, o czego się uczymy. Są z nami instruktorzy zawodów, na przykład nauki zawodu. Mhm. Nie wspomnieliśmy o tym, padła nazwa ze strony pana komendanta Szurmaka o tym, że spotkaliśmy się niedawno w całym kierownictwie wojewódzkiego, całego kierownictwa wojewódzkiego w kraju, w naszym ośrodku w Rozkoszy. To jest 5 kilometrów na północ od Białej Podlaskiej, żeby umiejscowić na mapie Polski. No i tam się zapoznaliśmy po raz pierwszy, większość z nas podjęła tą pracę niedawno, zapoznaliśmy się z warsztatami ginących zawodów, których uczymy właśnie w tym ośrodku. Przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej odbudowaliśmy i właściwie przygotowaliśmy wyposażenie do nauki zawodów, które są zawodami rzadkimi. Coraz rzadziej, właściwie nie ma ich już kształcących ośrodków poza właśnie naszymi OHP ośrodkami. Stąd tam spotykają się młodzi ludzie chętni uczenia się na przykład kowalstwa, szczecharstwa, tkactwa, piekarnictwa, ale nie piekarnictwa tradycyjnego, żeby nie mówić o nowoczesnym pieczeniu bułek rozmarzanych, ale zwyczajnego, tak, tradycyjnego w piecach, które się nagrzewa tradycyjnymi metodami właśnie przy użyciu palących się drew. Także takich zawodów nasi instruktorzy zawodu uczą młodych ludzi. Zdaje się, że mamy telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo? Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wanda z Częstochowy. Pozdrawiamy i słuchamy panią. Ja właśnie jestem z Częstochowy, no i mam wnuczkę, która ma problemy. I chciałabym się dowiedzieć, czy w Częstochowie są takie placówki. Tak, oczywiście. Jest chówiec pracy. Pani Wando, jest w Częstochowie, trzeba go znaleźć, tak? Czy tak? Może mamy jakieś... Jest tak, na pewno. Jest na pewno. To jest podległy Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Chówców Pracy. I jeśli ma pani dostęp do internetu, to wystarczy pisać OHP Częstochowa i pojawią się szczegółowe dane informacyjne na temat kontaktowych telefonów, adresu mailowego, wszystko to, co jest niezbędne do kontaktu bezpośredniego. Aha. A chciałabym się jeszcze dowiedzieć, czy tam właśnie kształcą w takich zawodach, na przykład jakichś związanych z końmi, ze zwierzętami, bo wnuczka właśnie jest pasjonatką zwierząt, kocha zwierzęta. Z
pewnością, jak się wyuczy jednego z zawodów, w których my kształcimy młodzież, to będzie mogła w dorosłym życiu rozwijać swoją pasję ze zwierzętami. Aha. Dziękujemy pani Wando i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Padło konkretne pytanie i konkretna też odpowiedź. Myślę, że wnuczka, jeżeli macie dobre relacje, to też pomoże w tym internecie i babci, i sobie też znaleźć ten hufiec, to konkretne miejsce. A skoro już o zawodach mówimy, tu taki nietypowy zawód padł, czy zawód, czy jak, jakkolwiek to na nazwać. Przykład, tak. Natomiast jakie najpopularniejsze zawody czy profesje, w których można się wykształcić? Czy może inaczej zadam pytanie, największe zapotrzebowanie na jakie zawody czy profesje jest w Chówce? Rynek pracy jest różny w różnych częściach naszego kraju. W związku z tym dzięki takiemu instrumentowi, który też został przekazany dla ochotniczych chówców pracy, czyli refundacji, to my wiemy właśnie w danym województwie, jakie jest zapotrzebowanie. W skali kraju to jest 40 tysięcy pracodawców, którzy korzystają z refundacji. To jest zwrot praktycznie wynagrodzenia, które ponosi i ZUS-u, który ponosi pracodawca w stosunku do młodocianego pracownika. Bo nasi uczestnicy, którzy na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej kształcą się w odpowiednim zawodzie, to są właśnie młodociani pracownicy. Oni otrzymują wynagrodzenie, nie jest to duże wynagrodzenie, ale jakieś już kieszonkowe jest, w zależności też od pierwszego, drugiego czy trzeciego roku nauki. Pracodawca dostaje właśnie tą refundację, plus jeszcze na koniec kształcenia, jeżeli pozytywnie zda egzamin ten młodociany pracownik, to pracodawca również otrzymuje zwrot kosztów kształcenia. Jest to mniej więcej w okolicach 8 tysięcy. Jeżeli chodzi o zawody, to pan kierownik jedynego ośrodka szkolenia wychowania w Oleśnie, pan Arkadiusz Kamieniak, bardzo dobrze funkcjonuje ten rynek. Do tego też zachęcam, by panią, która przed chwilą dzwoniła z Częstochowy do Olesna, jest bardzo blisko. Jeżeli chodzi o dokształcenie również zawodowe, bo jest bogata oferta tego ośrodka, to jest nowy kierownik tego ośrodka, który z uwagi na specyfikę lokalnego rynku pracy, czyli branżę meblarską, jednak to jest Zagłębie Meblarskie, Dobrodzień, okolice, wszystkim również i Olesna, tam jest bardzo dużo zakładów, no i ten zawód to króluje tak naprawdę, jeśli chodzi o stolarstwo. I właśnie Ośrodek Szkolenia Wychowania w Oleśnie ma przepiękną pracownię stolarską, która pozyskuje zamówienia, wykonuje zlecenia zewnętrzne, przy okazji zarabia. I ci uczniowie, przyuczając się do zawodu, również zdobywają ten zawód konkretnie. Ale podobnie jest również w środowiskowym chówcu pracy w Namysłowie, który wypracowuje bardzo znaczący dochód, bo blisko 500 000 zł rocznie do budżetu. Właśnie z takiej działalności zewnętrznej. Jest świetna kuchnia, profesjonalnie organizowane są różne imprezy i prywatne, i rodzinne. I to przy okazji również przyuczenia do zawodu. Jest również możliwość techniczna, żeby te osoby mogły korzystać z tego bogatego doświadczenia. Może na przykładzie województwa opolskiego widać to bardzo wyraźnie, ale też i w każdych innych komendach. A jak z komendantem Michałem Cąbą w Poznaniu rozmawiałem ostatnio, zresztą odwiedzimy go niedługo, ta wymiana doświadczeń, gdzie jest jakie zapotrzebowanie, no, lokalny rynek pracy bardzo dużo pomaga. Czy komendant Terlecki w dużej komendzie mazowieckiej, warszawskiej, czy właśnie komendant Sabat w Kielcach, widać bardzo wyraźnie tą płaszczyznę takiej wymiany doświadczeń, bo my chcemy być na topie. To nie jest tak, że coś jest ustalone sztywno i w tych zawodach musimy kształcić, ale jak wspomniała pani komendant, refundacja bardzo dużo pokazuje, więc podpisując i zawierając te umowy na refundację z pracodawcami województwa polskiego, widzę, że właśnie ta nasza branża, właśnie szczególnie branża meblarska i stolarska jest bardzo dynamiczna i to jest właśnie konkret. Młody człowiek otrzymuje miejsce pracy, czyli coś, co go konkretnie interesuje, kształtując również swoją obecność na lokalnym rynku pracy. Dziękuję. Ojciec pytał o te kierunki. Może za momencik przejdziemy, bo zdaje się, że też słuchacz jakiś się do nas dodzwonił. Proszę bardzo, halo. Szczęść Boże, Monika z Poznania. Ja tutaj dość długo jestem na linii i właśnie chciałam zadzwonić w tej sprawie, że państwo dużo mówiliście o ważnych sprawach.
OHP, czyli o chłopcach, o młodzieży, a nie poruszyliście państwo, a ja teraz już widzę, że poruszyliście państwo ten temat dotyczący refundacji kosztów szkolenia zawodowego młodocianych. Cieszę się, że państwo o tym mówicie, bo to jest wielki temat i bardzo ważne, że młodociani, którzy odbywają praktyki u pracodawców, mają takie wsparcie z OHP. Także serdecznie dziękuję, już nic nie pytam, bo państwo wszystko powiedzieliście. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pani Moniko, rzeczywiście. Niedawno spotkałem mojego znajomego mechanika i blacharza samochodowego przy okazji jakichś zakupów w sklepie w Gorzowie, u którego też naprawiałem samochód w przeszłości. I on mówi, jak dowiedział się, że ja podjąłem właśnie pracę kierowania chłopcami pracy, mówi, a ty wiesz, że ja już od ponad 20 lat, mówi, zatrudniam młodych ludzi, uczę ich zawodu i co najmniej dwóch albo trzech już konkuruje z nim i to w niedalekiej odległości od jego warsztatu. Czyli ma satysfakcję z tego, że nauczył ich zawodu, nauczył ich samodzielności i oni założyli własne działalności gospodarcze, pozakładali rodziny, pobudowali domy i przez te kilkadziesiąt lat ma radość i satysfakcję z tego, że wprowadził w dorosłe życie i na dobrą drogę, można powiedzieć, młodych ludzi, bo to jest ogromna satysfakcja. Ja się też cieszę właśnie, że z województwa polskiego członek, wiceszef komisji, Krajowej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej Izby Rzemieślniczej, Głównej Izby Rzemieślniczej w Warszawie, który jednocześnie jest członkiem Wojewódzkiej Rady Programowej, tworzy właśnie konkretne te miejsca pracy, bo jednak jest i będzie zawsze zapotrzebowanie na zawód fryzjera, przyuczenie do tego zawodu i pod kierownictwem właśnie pana Piotra Staszewskiego, który to koordynuje i działa, widać to bardzo wyraźnie, że przyuczałem nie tylko stolarnie, żeby się stolarstwo z Opolszczyzną nie kojarzyło, ale również między innymi fryzjerzy, a to są już zagadnienia mechaniczne, gdzie przyuczamy do konkretnych takich zawodów ludzi, dając im później zatrudnienie, współpracując z pracodawcami. Ta wymiana musi być cały czas taka dynamiczna, dlatego też Wojewódzka Rada Programowa jest takim dobrym ciałem, ale nie tylko. Ja spotykam się z pracodawcami, z samorządowcami, ze starostami, z burmistrzami, wójtami, bo musimy się doskonale bardzo dobrze uzupełniać. Ta współpraca pomiędzy chówcami, którzy potrzebują wsparcia, pracodawcami jest bardzo wyraźna. Przerwaliśmy pani komendant o mówienie o tych konkretnych zawodach, więc bardzo prosiłem może kilka słów. Najczęściej młodzież interesuje się, ale i też takie zapotrzebowanie jest praktyczną nauką zawodu w zawodzie kucharz, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, to już było wymieniane, fryzjer właśnie, również wszystkie zawody budowlane. Także to jest najbardziej chyba takie interesujące dla młodych ludzi i to jest właśnie przewaga tych zawodów. Ale tak jak powiedziałam, no to jest 60 zawodów i specyfika jest różna. W zależności od miejsca. Od zapotrzebowania i od charakteru właśnie danego chówca, w czym się specjalizuje. Ja tylko dodam, że mamy kilka ośrodków szkolenia zawodowego, w których szkolimy młodych ludzi w bardzo atrakcyjnych zawodach operatorów koparek, spycharek, różnych innych maszyn, więc prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, kończy to się uzyskaniem świadectwa umiejętności kwalifikacyjnego, umiejętności obsługi tych maszyn, a w niedalekiej perspektywie kolejnej dużych wydatków inwestycyjnych w Polsce z pewnością tych operatorów maszyn, szczególnie budowlanych, będzie w najbliższym czasie bardzo, bardzo dużo potrzeba, więc zachęcamy chociażby z tego powodu do naszych ośrodków szkolenia zawodowego. Po 3 latach nauki u nas młody człowiek zdaje egzamin kwalifikacyjny przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub przed cechem rzemiosł różnych. Otrzymuje oczywiście kwalifikacje w danym zawodzie. I co roku, no w tym roku właśnie jesteśmy po ocenach komend, 92% naszych uczestników pomyślnie zdało egzamin kwalifikacyjny. A czy ewentualnie są jakieś umowy podpisywane też z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami? Czy są jakieś takie kontakty, że ktoś czegoś się nauczy i jest pewny, czy ma dużą, wysoką pewność, że znajdzie pracę?
swoim zawodzie? Właśnie w refundacji, przy podpisywaniu takiego porozumienia, mamy zawartą klauzulę, że po okresie wyszkolenia dany pracodawca musi przynajmniej pół roku zatrudnić. Ale jeżeli pracodawca przez 3 lata zatrudnia młodocianego pracownika, to on pod swoje potrzeby już tak go kształtuje, że to jest właśnie przyszły pracownik jego już na stałe. Ja się też cieszę, że właśnie na przykładzie województwa polskiego ta współpraca to współpraca nie tylko z samorządami gmina, powiat, ale również urzędami pracy. I tutaj chciałem szczególnie wyróżnić Urząd Pracy w Namysłowie, powiatowego dyrektora Urzędu Pracy w Namysłowie, pana dyrektora Łyzaka, który poprzez duże zakłady pracy w branży informatycznej, również okiennej, nie wymieniając nazw tych firm, poczynił jest bardzo istotne przygotowanie do tworzenia klas patronackich. To jest bardzo istotne, żeby ta młodzież, również zakład pracy uczestniczył w wsparciu finansowym, kształceniu, wyposażeniu takich pracowni właśnie w branży okiennej czy w branży informatycznej. To jest bardzo istotne, bo te osoby automatycznie są związane z tym zakładem pracy. Jak pani komendant powiedziała, to zatrudnienie, przyuczanie do zawodu na płaszczyźnie edukacyjnej przekłada się później na podjęcie konkretnego zatrudnienia. Dlatego też dyrektor z Namysłowa przyjął moje zaproszenie i taka inicjatywa, która się niedawno budziła z inicjatywy właśnie pani poseł Katarzyny Czochary, powstała akcja Budzimy Prudnik. Czyli jedziemy do konkretnego miasta z całym sztabem, spotykamy się, a rozmawiamy o konkretnych ofertach pracy. I właśnie takie spotkanie 4 kwietnia w poniedziałek, zaraz po świętach wielkanocnych, będzie miało miejsce. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, już mam 3 zapowiedzi z lokalnych środowisk, z Komendy Wojewódzkiej i Województwa Opolskiego, takie spotkanie będziemy organizować, bo my chcemy właśnie wychodzić w teren. Ja nie jestem komendantem wojewódzkim okopanym w swoim gabinecie, który tylko przyjmuje albo podpisuje rzeczywiście bardzo dużo dokumentów, ale wiem, że inni komendanci, czy komendant Wiszowaty w Gdańsku, pan Bogdan, czy Szczecin, ale również właściwie wszędzie jest tak, że chcemy wychodzić na zewnątrz, chcemy, tworząc te miejsca pracy, pomagając pracodawcom, pokazywać, że realizujemy tą praktyczną misję. I na początku, jeżeli chodzi o województwo opolskie, widzę, że bardzo dobrze to się udaje, bo powstają konkretne inicjatywy, które przekładają się na już konkretne zapowiedzi tworzenia miejsc pracy dla młodych ludzi, bo taka jest nasza rola. Mam też pytanie o kwestię współpracy z zagranicą, bo podejrzewam, że nie wiem, nie mam takiej wiedzy, nie posiadam, dlatego pytam, czy w innych krajach, czy to Europy Wschodniej, czy Zachodniej, podobne jednostki, podobne struktury jak ochotnicze hufce pracy istnieją i czy ewentualne jakieś kontakty z tymi jednostkami są nawiązywane? Świetne pytanie ojciec zadał, ponieważ właśnie bardzo często przyjeżdżają do nas wizyty studyjne z innych krajów i są bardzo zdziwieni, że taki system wsparcia tak szerokiego powstał u nas i tak długo już funkcjonuje i są zachwyceni. Wręcz chcieliby wszystko przejąć na swoje tereny. Pytają bardzo często, wiedząc, że właśnie to jest młodzież, która miała jakieś niepowodzenia edukacyjne i poprzez bezpośredni kontakt z tą młodzieżą, to pytają się, czy to jest ta sama młodzież. Mówią, nie możemy uwierzyć, że ta młodzież jest taka grzeczna, taka ułożona i taka kompetentna w swoim zawodzie. Także ta wymiana doświadczeń istnieje. Mało tego, my w swoich jednostkach realizujemy projekty Erasmus+, z tego programu i nasza młodzież, która już 2. czy 3. rok się szkoli w danym zawodzie, wyjeżdża właśnie do Hiszpanii, do Włoch, do Portugalii, do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii i tam jak gdyby ma możliwość zobaczenia i spojrzenia trochę inaczej na swoje wyszkolenie. Na początku są pewne obawy, no bo jest bariera językowa. Nie wiedzą, czy sprostają, no ale są przygotowywani właśnie w takiej podstawowej edukacji, żeby umieli porozumieć się z tym pracodawcą. No i a później są wręcz jakby uskrzydleni,
bo wracają zupełnie inni, odmienieni, że im się to udało, że sprostali, że są zszokowani, że tak dużo wiedzą i że nie muszą się wstydzić, nie mają żadnych braków, a wręcz przeciwnie, są bardzo chwaleni przez tych zagranicznych pracodawców. Bo właśnie to jest istotne, że o czym pani Komenda wspomniała, że oni nie jadą na wycieczki za granicę, tylko jadą wykazać się, skonfrontować się swoimi umiejętnościami z grupami rówieśniczymi u pracodawców. I okazuje się, że umiejętności, które posiadają, są umiejętnościami upewniającymi ich w dobrych wyborach, które dokonali, jeżeli chodzi o działanie. Też wielka satysfakcja, ponieważ bardzo często ten wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus jest pierwszym ich w życiu takim wyjazdem w jakimś konkretnym celu. Nie w poszukiwaniu pracy, na jakiś niepewny byt, tylko zorganizowany, finansowany i pod opieką zresztą też opiekuna, przewodnika, taki wyjazd. Jeśli chodzi o te wizy studyjne, jeżeli z krajów głównie Europy Zachodniej. Kraje Europy Zachodniej mają coraz poważniejsze problemy z grupami młodzieży, wychowawcze problemy oczywiście, z grupami młodzieży w porównywalnym wieku do tych, którym my się opiekujemy. Nie ma tam systemu państwowego, takiego jak jest w Polsce, który zorganizowałby i skoordynował, jak w naszym kraju, właśnie zagospodarował tę młodzież i wskazał jej cele edukacyjne czy kształcenia zawodowego. Stąd przyjeżdżają, bo problemy narastają. Nasze doświadczenia są w ten sposób, że nasi młodzi ludzie jeżdżą i pokazują, że nabywają umiejętności dostosowujące ich do różnego rodzaju umiejętności zawodowych. No i to wywołuje zaciekawienie, jakimi drogami, jak to jest finansowane i stąd bardzo często jak dowiadują się, że to jest system państwowy, że jest to finansowane z budżetu państwa. Na to są środki, na refundacje są przecież również wysokie, dużo, ogromne środki z budżetu państwa przeznaczane. To wtedy dochodzą do wniosku, że to nie jest tylko kwestia chcenia, ale też przekonania polityków do takiego kierunku postępowania. Ale wydaje mi się, że to musi jeszcze się zaostrzyć problem, żeby politycy w innych krajach zdali sobie sprawę z tego, że to, co my mamy zorganizowane i właściwie jesteśmy oswojeni z tym, że działa na naszym terenie, to warto tam przeszczepić, korzystając z naszych doświadczeń. Mamy telefon, proszę bardzo. Halo? Halo? Telewizja Trwam, słuchamy. Halo, halo, no ktoś tam jest na pewno, ale... Halo? Tak, słuchamy. Ja miałbym takie trzy pytania. Proszę bardzo, może zdążymy odpowiedzieć. Proszę, słuchamy. Właściwie chodzi mi o to, czy prowadzicie w ogóle jakieś szkolenia dla kierowców na samochody, powiedzmy, ciężarowe, na tirach. Szczególnie chodzi mi o to. Mhm. Może wszystkie pytania... Bo na przykład mój wnuczek ma prawo jazdy na samochody dostawcze, a teraz chciałby w ogóle zrobić sobie prawo jazdy jakieś większe i na tira, żeby mógł jeździć. Mm-hmm. Tak, rozumiemy. A kolejne pytania? No i chodzi mi o to, czy w Warszawie takie prowadzone jest w ogóle takie szkolenie. I jeżeli nie, no to powiedzmy takie kursy, czy są refundowane, powiedzmy, jakoś, jeżeli by nie było. To może ja odpowiem. W naszych strukturach, jak już wspominałam, są ośrodki szkolenia zawodowego. Ośrodki szkolenia zawodowego, jeżeli to wnuczek nie ukończył 25 roku życia, to może się zgłosić, zainteresować, bo od czasu do czasu właśnie takiego rodzaju kursy prowadzimy. To jest na wyższą kategorię prowadzone są te kursy. To jest zależne od zainteresowania oczywiście. Jeżeli zgłoszenia będą, zainteresowanie wyższe, podwyższenie kwalifikacji na wyższe kategorie prawa jazdy, to wtedy środowiskowo w jednym z ośrodków szkolenia zawodowego organizujemy takie kursy. Tak jak państwo powiedzieliście też, że w miarę potrzeb, tak? Pewne kursy, pewne kadry też są organizowane po to, żeby zapełnić te luki, które gdzieś tam się pojawiają.
Chciałem zapytać o taką rzecz, właśnie o te języki. Czy też kursy językowe, czy przy okazji normalnej edukacji też ta młodzież uczy się języków? Może ja wyjaśnię jeszcze jedną istotną sprawę. My nie prowadzimy szkół. My jesteśmy jak gdyby pośrednikami pomiędzy właśnie tą edukacją ogólną. Nasi uczestnicy uczą się teorii w szkołach, a my wiążemy właśnie tą edukację ogólną z tą praktyczną nauką zawodu, czyli wyszukujemy albo przedsiębiorcę, albo w naszych warsztatach młodzież kształci się, przygotowuje się do praktycznej nauki zawodu. Jako tako nie uczymy języków, natomiast podstawowym elementem w naszych projektach, tych systemowych, jest właśnie nauka języka angielskiego. Jeżeli chodzi właśnie o te projekty systemowe, to są bardzo długie projekty, bo one trwają przeważnie półtora roku. Obecnie zakończyliśmy jeden cykl projektów w gwarancje dla młodzieży. Był to bardzo duży projekt, ponad 7 tysięcy młodych ludzi brało udział przez półtora roku, który właśnie przechodzi poprzez kolejne etapy wsparcia. Najpierw to jest praca z psychologiem, później jest praca z doradcą zawodowym, później dochodzą właśnie kursy języka angielskiego, następnie dochodzi do też i prawo jazdy może zdobyć młody człowiek i szkolenia zawodowe. I te szkolenia zawodowe muszą doprowadzić albo do stażu, albo do pracy, w zależności od wieku tego beneficjenta. Ukończyliśmy już właśnie jedno takie programowanie, teraz aplikujemy do następnego. To był właśnie pomysł na siebie, była to młodzież od 15 do 18 roku życia. A drudzy beneficjenci to właśnie młodzież od 18 do 24 roku życia, gdzie właśnie wchodziła efekt końcowy, czyli doprowadzenie do zatrudnienia. Dziękuję. Proszę bardzo. Halo? Halo? Tak, słuchamy. Jesteśmy już na antenie. Proszę. Halo? Słuchamy. My panią słyszymy bardzo dobrze. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Pani ma na imię? Witam serdecznie ojca, witam gości w studiu. Tak, poprosimy o halo. Uważnie. Proszę przyciszyć telewizor, dobrze? Nie wiem, czy się słyszymy, ale telewizor warto byłoby przyciszyć, wtedy będziemy się słyszeć w słuchawce i nie będzie problemów, dobrze? I zastanawiam się, czy zniszczenie szkół zawodowych to nie jest duży błąd, bo to, co państwo robicie... To znaczy tak, dziękujemy pani Elżbieto. Myślę, że problem został zasygnalizowany, tak. A mamy pewne problemy z komunikacją. Czy szkoły zawodowe, ochotnicze hufce pracy, czy ochotnicze hufce pracy nie robią czegoś w zastępstwie szkół zawodowych? No właśnie nie robimy, dlatego że my szkół nie prowadzimy, tylko jesteśmy tym spoiwem pomiędzy szkołą, czyli przygotowaniem teoretycznym, a pracodawcą, czyli tą praktyczną stroną, praktyczną nauką zawodu. Czyli ja bym tylko chciał dopowiedzieć, że z pewnością pani ma w jednym rację, że w pewnym momencie zafascynowani zmianami w Polsce i nie wiem, kształceniem wszystkich na poziomie maturalnym, gdzieś zgubiona została młodzież, która miała zdolności ukończenia edukacji i przystosowania się do umiejętności zawodowych na poziomie szkół zawodowych, ale chyba z tamtych przykrych doświadczeń już powoli wychodzimy i polityków w tej chwili już nie trzeba przekonywać do tego, żeby powrócić do jakiegoś systemu
szkolnictwa zawodowego. Stąd właśnie jest od góry większy nacisk na kształcenie na politechnikach, do zawodów technicznych, bo humanistów mamy podobno za dużo. Stąd za dużo mamy wykształconych socjologów, psychologów bezrobotnych i tak dalej. I mam nadzieję, w najbliższym czasie większy nacisk będzie też kładziony na kształcenie na poziomie techników budowlanych. Dziś usłyszałem taką informację, że w Warszawie jest podobno jedno technikum budowlane w stolicy. Więc skąd mamy brać umiejętnych techników do zastępowania inżynierów w czynnościach nadzorczych albo wykonawczych na tym wstępnym etapie? I podobnie, prawdopodobnie zejdziemy też do poziomu kształcenia zawodowego, bo z tego będzie wynikała zwyczajnie potrzeba rynku. Potrzeba nam murarzy, tynkarzy, piekarzy, szewców, no, różnych zawodach mnóstwo ludzi. My jesteśmy tylko fragmentem na uzupełnienie tych braków na rynku zawodowym, ale nie wykształcimy w pełnym cyklu edukacyjnym i jeszcze do tego umiejętności zawodowych. My edukacji jako takiej nie prowadzimy. My tylko uzupełniamy umiejętności zawodowe. Czyli jest to uzupełnienie tych luk, które gdzieś tam się tworzą. Chyba, że w przyszłości coś by się zmieniło, no, i powierzono by nam ten zakres do koordynowania zadań w całym kraju, ale na razie nic się nie zanosi na to. Wspomniane zostało też tutaj posługa kapelanów. W jaki sposób to wygląda, jeżeli, no, przynajmniej kilka słów powiedzieć, czy są jakieś msze święte organizowane, czy jakieś spotkania, czy jakaś formacja poprzez katechezę? Nasi duszpasterze włączają się w całość życia naszych uczestników. Bardzo często oprócz właśnie takich prowadzonych kateches również po prostu grają z młodzieżą w piłkę. I to jest obopólna korzyść. Młody człowiek nie boi się obcować z kapłanem, ale jednocześnie nabiera też dużego szacunku i bardzo często bywa tak, że to jest pierwszy powiernik. Nie wszystkie sprawy można powiedzieć wychowawcy, bo na początku trochę wstyd, ale wszystko można powiedzieć kapłanowi. Są też wśród naszych kapłanów terapeuci, więc prowadzą takie zajęcia, takie warsztaty z młodzieżą. I powiem, że nawet szkoły, które współpracują z nami, bardzo często proszą o właśnie takie warsztaty w wykonaniu naszych duszpasterzy. Duszpasterze pracują również w różnych ośrodkach z młodzieżą, która jest na przykład uzależniona, więc są tacy autentyczni w rozmowach z naszą młodzieżą, bo przekazują informacje bezpośrednio o tym człowieku młodym, którego spotkało nieszczęście jakiegoś uzależnienia. No i tak jak wspomniałam, u nas na rozpoczęcie roku szkoleniowego obchodzimy i celebrujemy to poprzez msze święte. Zawierzamy wtedy właśnie Panu Bogu i naszą młodzież, i naszą pracę. I to się odbywa. Część osób jedzie do Lichenia, część osób jedzie do Łagiewnik. Ważną rzeczą dla nas w 2009 roku było otrzymanie patronatu wtedy jeszcze błogosławionego Jana Pawła II, teraz już świętego naszego. Jako jedyna instytucja mamy właśnie Jest patronem, dostaliśmy zgodę episkopatu. Ale też cieszę się, że komendanci wojewódzcy również korzystają z usług, z posługi duszpasterskiej. Duszpasterzy ksiądz Jarosław Staniszewski, który z Kluczborka pochodzi tak jak ja, też jest moim spowiednikiem, więc też staram się również nawet swoich pracowników z komendy wojewódzkiej zachęcać do tego, że poprzez duchowe rozmowy są sytuacje, pracowników również są normalnymi ludźmi, którzy uczestniczą w trudach życia, korzystać również z usługi sakramentu pokuty. Ja się z tego bardzo cieszę, że praktykując spowiedzi pierwszopiątkowe czy pierwszy czwartek miesiąca w ubiegłym tygodniu jest taka możliwość porozmawiania również o trudach pracy zawodowej, porozmawiać z kimś zaufanym. Mhm. Ale jedno trzeba dodać. Nasi kapelani i duszpasterze są dostępni. Po prostu są w stałym kontakcie z młodzieżą i są w stałym kontakcie z kierownictwami wojewódzkich komend. I wszędzie tam, gdzie jest potrzeba doraźnej obecności duszpasterza, to
tam właśnie posyłamy do trudnych misji, bo przecież to jest bardzo trudne, żeby jak już wychowawca ma kłopot i nie może sobie poradzić, to współudział duszpasterza jest kojący dla rozwiązania sytuacji. Autorytet zresztą osoby duchownej tu wiele sprawia. Musimy postawić małą kropkę tutaj. Dużo będzie po rozmowach wieczornych. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę Państwu, że w studiu gościmy panią Renatę Wichę, zastępcę komendanta głównego OHP, pana Marka Surmacza, komendanta głównego OHP i pana Tomasza Szurmaka, wojewódzkiego komendanta OHP w Opolu. Dziękuję za tę część telewizyjną. Dziękuję bardzo. I zapraszam Państwa przed telewizorami, tym razem przed radioodbiorniki na 21:30. Druga część rozmów niedokończonych w Radiu Maryja.